Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór Państwu, 8 godzina wieczorem a więc nie jest to taki standardowy dla nas czas do spotkania. Natomiast skłoniło mnie do tego to, co napisałem Dobry Państwu. Wieczur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam, bo tutaj nie powinno tego być. Co tu się stało? Aha, już wiem, bo streamuję sobie na żywo na innych, również, na innych również kanałach i ten kanał się właśnie teraz mi odezwał. Wracając do tematu, chciałbym załatwić te sprawę, które mam Państwu do powiedzenia szybko i dlatego bez innych wstępów które zrobimy sobie dzisiaj o godzinie 21, dlatego że o 21 zapraszam Państwa na, na nasze spotkanie dotyczące właśnie elektronem, jak to napisałem, elektronem w chorobę. Tak więc to będzie za chwilę dosłownie, dlatego chciałbym tutaj się skoncentrować po prostu na, na tej ważnej rzeczy, którą Państwu napisałem, a więc chodzi mi o to, że no, dostałem informację, ta informacja jest z wiarygodnego źródła, że PiS wykupuje już w tej chwili wszystkie, wykupuje wszystkie billboardy i na marzec i płaci za to gotówką. Co to oznacza? To oznacza możliwość, jeszcze sobie to ustawię audio. To oznacza możliwość przyspieszonych wyborów. Nie jest to niczym dziwnym ani jakimś, no, wydaje mi się, żadnym zaskoczeniem. Wiadomo, że sytuacja Polski, Polaków, ekonomiczna sytuacja gwałtownie się pogarsza. Ten pierwszy kwartał to pokaże, dlatego że wejdą te mechanizmy makroekonomiczne, które muszą, muszą mieć swój czas i ta szalejąca drożyzna, która w tej chwili bucha w Polsce, to jest dopiero początek, to nie jest koniec w żadnym przypadku. Wiele razy się na ten temat wypowiadałem, mówiłem o tym, że bardzo, ale to bardzo obawiam się tego, żeby ludzie po prostu nie wyszli na ulicę, dlatego że no troszeczkę mi to, troszeczkę mi to przypomina właśnie Przypomina mi to no właśnie lata, lata Solidarności, gdzie ludzie na ulicę wyszli, dlatego, że po prostu nie mieli co kupić no i głód zajrzał ludziom w oczy. W tej chwili może tak nie będzie. W tej chwili będzie tak, że będzie co kupić, tylko nie będzie za co. Dlatego że drożyzna dopiero się rozkręca. To nie jest jeszcze koniec, to się dopiero rozkręci. I dlatego powiedziałem, obawiam się, że w takim przypadku ludzie mogą mieć pieniądze, ale to nie wystarczy na to, żeby, żeby po prostu kupić. Mogą być towary w sklepach, ale ludzie nie będą mogli tego kupić. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie, koń, jaka, jaki będzie li, luty, bo jeżeli w lutym na przykład przyjdą jakieś większe mrozy, mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. To zaczną się ogromne problemy z ogrzewaniem mieszkań, z ogrzewaniem domów. Nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem o tym powiedzieć, że no, żarty się skończyły. Żarty się skończyły, dlatego że już w tej chwili i widzicie Państwo, że jeżeli to się jakoś tam potwierdzi i jeżeli to będzie tak, jak ja Państwu powiedziałem, to dojdzie do wcześniejszych wyborów. Co to oznacza? Oznacza to, że nasze rozwiązanie B nie będzie działać? Co to jest rozwiązanie B? To szczególnie tutaj dla nowicjuszych dla tych z Państwa, którzy są nowi. Otóż rozwiązaniem A, <coughs> przepraszam, Rozwiązaniem A jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Tą demokrację bezpośrednią można wprowadzić w obecnej kadencji Sejmu. Za chwilkę do tego dojdę, i jeszcze raz powtarzam, to jest dla osób nowych, lub co byłoby już rozwiązaniem B. Żeby, żeby demokrację bezpośrednią w Polsce wprowadzić w przyszłych wyborach. I Jeżeli wybory nie będą dokonane zgodnie z kalendarzem, czyli na jesieni, a będą na wiosnę, w tej chwili, i ja już tam pomijam to, czy oni tam jakąś przygotowują jakieś tam rzeczy na, na te wybory, czy nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli. Te wybory będą na wiosnę, co dużo może na to wskazywać, to to rozwiązanie B dla nas przestanie istnieć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wybory będą na wiosnę, to nie odbędą się na jesieni. To jest takie proste. A jeżeli odbędą się na wiosnę, jako szansa, Możliwość wprowadzenia demokracji bezpośredniej, to to rozwiązanie na wiosnę, niestety, nie da rady. I tu będzie, tu będzie absolutny dramat polski. Dlaczego? Dlatego, że oglądając reakcje Polaków, ale nie tylko, za chwilkę do tego dojdę, to widzę, że Informacja dotycząca jedynego rozwiązania, jakim jest wprowadzenie demokracji polskiej w sposób polski, podkreślam, nie w sposób szwajcarski, bo polski sposób, zgodnie z, z tym, co mówi pan profesor Matyja, jest sposobem lepszym. Do tego nie dojdzie. Dlaczego nie wygramy z informacją? Dlaczego? Dlatego, że żeby rozwiązanie polegające na wystąpieniu w wyborach przeszło, to potrzebna jest masowa edukacja. I tego nie damy rady zrobić. Kto jest za to odpowiedzialny? No odpowiedzialne przede wszystkim za to są wszystkie media internetowe. Oprócz Janusza Zagórskiego, Endiego Choińskiego i Bogdana Morkisza, który prowadzi kanał Siewcy Prawdy. Tyle proszę. Zainteresujcie się tymi tematami. Zasubskrybujcie sobie Siewcy Prawdy na YouTubie. Chociaż właściwie już YouTube go teraz tam znowu zablokował i ja będę promował Bogdana, link na Twitterze, bo na Twitterze można sobie prawdę powiedzieć jeszcze póki co bez cenzury. No i na stronie internetowej mojej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żeby osiągnąć sukces i żeby osiągnąć stan wolności dla Polski, dla Polaków, konieczne jest przejęcie. Władzy przez naród zgodnie z polską konstytucją. Polska konstytucja, paragraf czwarty, wyraźnie o tym mówi. Żeby to jednak zrobić, żeby tego dokonać, ludzie po prostu muszą o tym wiedzieć, że taka możliwość istnieje. A więc my w tej chwili naprawdę nie mamy czasu. Jeżeli zaś chodzi o te wcześniejsze wybory, to pozostała tylko resztka czasu, żeby powiadomić ludzi, co w tych przyszłych wyborach powinni zrobić. Tego nie dokona żadna telewizja. Tego mogą dokonać w pewnym sensie, nie największym, ale w bardzo silnym wydaniu. Mogą dokonać tego kanały, Internetowe, ale, tak jak powiedziałem, poza siewcami prawdy, Januszem Zagórskim i Endychońskim, nie ma ani jednego kanału internetowego, ani jednej telewizji internetowej, która by to mówiła. To są telewizje, które oczywiście mówią o sobie, że są że wolności oni chcą i tam prawdy oni chcą i odzyskania Polski oni chcą, ale oni nic nie mówią na temat, że to można zrobić. W związku z tym, jeśli dojdzie do tragedii, to ja powtarzam wielokrotnie, te media internetowe, ci wszyscy publicyści będą odpowiedzialni za tragedię Polski. Dlaczego? Bo wiedząc o tym, że Polskę mogą, można uratować, oni tego nie robią. Żadne medium zaczęło robić yy, ban-buy, ale się z tego wycofali, bo tu chodzi o program edukacji taki, jak jest prowadzony u Andiego Hońskiego, u Janusza Zagórskiego, no i u Bogdana Morkisza, podkreślam, siewcy prawdy. Ale jak można skorzystać z tej wiedzy, kiedy ja mówię, subskrybujcie się, i efektem tego są dodatkowe trzy subskrypcje. Więc nie dziwmy się, że sami sobie będziemy winni, jeżeli dojdzie do tragedii. A do tragedii, jak widzicie, zmierza to wszystko bardzo szybkimi krokami. I tu nie chodzi o to, żeby. Atakować PiS, atakować PO. Nie. Tyle razy to powtarzam. Tutaj chodzi o to, żeby w sposób pokojowy, inteligentny, mądry i nie do podważenia wprowadzić system, który da nam wolność, wprowadzić system, który pozwoli Wam, drodzy Państwo, żyć normalnie. Wprowadzić system, który nada, da nam naprawdę przeogromną ilość dobrych rzeczy dla Polski. Ale jeśli my prowadzimy tą akcję uświadamiającą, tak jak w tej chwili jest, to stracimy Polskę. Dlatego, że ileż razy można słuchać wypowiedzi jakiegoś tam publicysty o Następnych aferach, albo ileż razy można słuchać tego samego, co ten rząd zrobił źle, albo ileż razy można słuchać do znudzenia, jak na świecie dzieje się źle. Popatrzmy na nasze własne podwórko: jesteśmy jedynym państwem w tej chwili na świecie. Które może to szaleństwo dla siebie zatrzymać? Wielu publicystów mówi o jakiejś geopolityce, jakie są organizowane spotkania. Widzę to na internecie. Co one dają? Co one wnoszą? No nic. Dlatego nie tracę absolutnie czasu na to. Nie mam na to czasu, żeby takimi sprawami się zajmować. Nie dlatego, że mnie interesuje jedno rozwiązanie praktyczne, możliwe, przećwiczone przez dziesiątki, dziesiątki lat rozwiązanie dla Polski i Polaków. Dlatego widzę już w tej chwili, że są wpisy, które mówią, że jeżeli zawiadamia się, wy zawiadamiacie. Tych publicystów, i tak dalej, o tym, że jest rozwiązanie. Mów o tym. Raz w tygodniu, ale mów o tym. I oni nie chcą tego mówić. To kim oni są? No właśnie. Kim oni są? Kiedy Polacy nie będą świadomi tego, nie będą wiedzieć, że tę Polskę można uratować na pokolenia i stworzyć z Polski niebywałe, niebywale bogate państwo w centrum Europy, bogate w energię, a każde państwo bogate w energię rządzi na arenie międzynarodowej, co by było, słuchajcie, z Kuwejtu, Gdyby Kuwait, Arabia Saudyjska, gdyby te kraje nie miały energii, takiej, którą mogą wykorzystać, co by tam było? Kozy by latały im tam po pustyniach cały czas. My mamy energii na tysiąc lat, ale ktoś podjął decyzję, że wstawi nam się elektrownie atomowe. Państwu, które ma zasoby własne, energii na tysiąc lat. Czy ktoś się Was pytał o to, że zadłuży po oczy Wasze dzieci, wnuki, prawnuki? Ktoś się Was o to pytał? Przecież to są decyzje, które powinny przebiegać w, w, przy udziale społeczeństwa dla społeczeństwa, obywateli dla obywateli. A to. Jest demokracja bezpośrednia. No więc, jeżeli my mamy taką historyczną możliwość i szansę, jedyną w tej chwili, a ciągle chcemy, jak stado baranów, głosować na to samo, co było do tej pory, no to naprawdę oczekujecie, drodzy Państwo, innego rozwiązania? Oczekujecie zmiany? Tej zmiany nie będzie, bo zmiana będzie tylko na gorzej. Znani publicyści, tacy międzynarodowi, no na pewno nie są to publicyści piszący w polskim Newsweeku, bo tam jest jeden taki, który jeszcze studiów nie skończył, a już pisał, był wielkim ekspertem. Znani, poważni publicyści piszący, Właśnie artykuły na temat sytuacji geopolitycznej wyraźnie wskazują na to, że w tym szaleństwie Davos, w szaleństwie geopolitycznym, w szaleństwie tych, tych, co rządzić chcą światem, jedyną szansę, podkreślam, szansę wyjść obronną ręką z tego wszystkiego, ma jedyne państwo na świecie, jakim jest Szwajcaria. To trzeba zrozumieć. My nie mówimy, żeby zrobić z Polski drugą Szwajcarię, bo ja bym tego nie chciał, ale mamy możliwość właśnie wprowadzenia systemu, który byłby lepszy niż system szwajcarski. Przecież do znudzenia już mówi o tym pan profesor Mirosław Matyja, no który jest ekspertem światowym w tej dziedzinie. Właśnie on. I teraz ja słyszę zdania mówiące: Nie, tego się nie da, tego się nie da zrobić. To masz wiedzę większą niż profesor Matyja z pięcioma doktoratami w dziedzinie finansów, ekonomii, ekonomii światowej i demokracji bezpośredniej? No to zostań z tym, co jest. Zagłosuj sobie na konfederację. I oczekuj innych wyników, przecież to jest kpina. Jeżeli my w tej chwili wiemy, że to rozwiązanie praktyczne, jaką jest demokracja bezpośrednia, jest możliwe do wprowadzenia i to się, to się da zrobić, i to da się zrobić w sposób naprawdę fajny, mądry, inteligentny, da się zrobić. Opisałem to wielokrotnie, Mówię o tym od bardzo dawna, to dlaczego są ludzie, którzy stoją temu naprzeciw? I to są ludzie, którzy na ten temat nie mają kompletnie wiedzy. Ja zadałem pytanie, zasugerowałem coś takiego. Proszę zapoznać się z wiedzą, a potem komentować. I podałem link tutaj, widzicie, do mojej strony internetowej. Gdzie to wszystko jest opisane naprawdę do znudzenia? I co się dzieje? No, są, po moim tym apelu, proszę zapoznać się z tą wiedzą, a potem komentować. No, wychodzą naprawdę krótko mówiąc, idioci, bo tego się nie da inaczej określić. I zaczynają komentować bez tej wiedzy. To naprawdę nam już się tak mózgi zlasowały. Proszę popatrzcie, ja to powiedziałem, będę to pokazywał do znudzenia. Macie tu cały materiał, wszystko, co jest potrzebne do zrozumienia tego, co to jest demokracja bezpośrednia. Żebyście nie pisali tego, się nie da, albo coś takiego. No i tutaj najważniejsza rzecz jak wprowadzi demokrację bezpośrednią w 2023 roku. A tutaj jest podany cały algorytm postępowania i są potrzebne wyjaśnienia. Ja to dałem koło poselskie Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Dlaczego? Bo zadałem państwu pytanie. Proszę mi wskazać posłów w sejmie Teraz, którzy w swoim programie mają wprowadzenie demokracji bezpośredniej, czyli mają wprowadzenie rozwiązania, i to są posłowie, którzy mówią, trzeba przekazać władzę narodowi zgodnie z konstytucją. I to jest koło, koło poselskie, właśnie kuki z 15: demokracja bezpośrednia. Ale kiedy to mówię i tłumaczę, to najpierw bez zainteresowane są tym, kim jest Paweł Kukis. A ja mówię cały czas, po zapoznaniu się dogłębnym, tak jak wyżeście się tego nie zapoznali, ale ja to przekazywałem wielokrotnie, między innymi w tym materiale, który pokazałem. To jeżeli komukolwiek mam wierzyć w tym sejmie, to osobom z koła poselskiego KUKI z 15 demokracja bezpośrednia. Jestem na kursie kolizyjnym z panem Stanisławem Michalkiewiczem, który kilka dni temu powiedział: Jedyna warta organizacja w Sejmie to jest konfederacja, a reszta to szajs. Poważnie, panie Stanisławie! A czym ta konfederacja odróżnia się od całej reszty? No niczym się nie odróżnia. To dlaczego oni są OK, a reszta to szajs. Poważnie, jak to się uzasadnić? Konfederacja nie chce wprowadzić demokracji bezpośredniej? Konfederacja jako partia nadal chce występować jako partia, łamiąc czwarty paragraf Konstytucji, który mówi, władza należy do narodu. A przecież Konfederacja wyraźnie mówi, że oni chcą dojść do władzy, ale oni dla siebie, oczywiście nam do władzy nigdy nie dojdą, ale sam fakt, samo zamierzenie przecież pan Grzegorz Brown. Wyraźnie powiedział, chyba to było w jednym z miast na Podkarpaciu, i to jest nagrane, że nie po to idziemy do władzy, po władzę, żeby się z nią, z kimkolwiek dzielić. I to jest konfederacja. I wy chcecie na to głosować, to gdzie macie swój rozum? Bo tu tylko trzeba rozumu, nic więcej. I tu nie chodzi o krytykowanie pana Grzegorza Brauna, nie. Chodzi o to, żeby informować i mówić prawdę, gdzie w programie Konfederacji macie wprowadzenie demokracji bezpośredniej. No nie ma nigdzie. Tam są mrzonki, tam są bzdury na kołach, które mogą być dobrymi inicjatywami. Ale one są nie do wprowadzenia bez środowiska demokracji bezpośredniej. Popatrzcie sobie teraz, żeby nie wskazywać palcem tylko na konfederację, popatrzcie sobie teraz na inne ugrupowania, które są w Sejmie. Hołownia, no proszę. A więc. Nie patrzcie na liderów, którzy są złotouści i opowiadają piękne rzeczy w telewizorach. Tylko patrzcie na to, jaki jest konkretny ich plan działania. Plan dla Polski. Plan przekazania władzy narodowi. Plan funkcjonowania w Sejmie Polskim zgodnie z Konstytucją, bo w tej chwili nie ma ani jednej partii, nie ma ani jednego ukróbowania, które chce pracować zgodnie z Polską Konstytucją. Czyli no, no, pomyślmy, to są wszystko ludzie, którzy łamią Konstytucję i łamać ją nadal chcą. I ogłupiały naród tylko Konfederacja, tylko PIS nas uratuje. A inni tylko SLD, a inni tam tylko, tam nie wiem, PO czy cokolwiek. Przecież to jest wszystko to samo. Dlatego wyszczególniam te rzeczy, bo ja chcę Państwu pokazać, jakie są fakty. Ja wiem, że mówienie prawdy, tak jak napisałem, mówienie prawdy u wielu osób wzbudza wściekłość, bo zakochani są w liderze, ale jeśli lider nie proponuje wprowadzenia demokracji bezpośredniej, to nadal jest twoim liderem, to co ty chcesz, człowieku, co ty chcesz, Polaku? Żyć pod pręgierzem, żyć jak niewolnik, żyć, żeby cię traktowali jak bydło, tak jak w tej chwili. A ty tak potulnie tylko akceptujesz to? No tak postępuje niewolnik. Człowiek wolny, ale zniewolony szuka wolności. Człowiek wolny, ale zniewolony chce powstać z kolan, na które rzucił go jego tutaj ten lider, czy ktokolwiek. To kim wy Polacy jesteście. Ja mówię wy, bo ja do takiej grupy nie należę. Czy to oznacza, że ja atakuję kogoś, bo no zaraz będzie. Jak śmiał zaatakować Grzegorza na Konfederację, pana Michał, Ja nie atakuję. Ja mówię, jaka jest prawda. Ale tak jak zrobiłem w tym wpisie dzisiaj, mówienie prawdy dla wielu oznacza atak. Dla wielu oznacza. Atak na kogoś lub atak na coś. Prawda atakuje, od kiedy ogarnijcie się wy wszyscy, którzy to piszecie. Zrobię specjalny odcinek, teraz się tak zastanawiam, który poświęcę tylko, tylko Radio Maryja i Telewizji trwa. Bo powiem wam czegoś, czego naprawdę nie wiecie. To w tej sytuacji, kiedy widzicie, ile się trąbi dookoła Wojtek, ile się trąbi, że my mamy takie zasoby, ale oni nam je zabiorą. Oni nam je zabiorą? Ale skąd? Popatrzcie w lustro sami na siebie. Oni nie zabiorą. To my, Polacy, im to ochoczo oddamy. Jak? Głosując na partię, na którąkolwiek. Jeżeli my, zapytałem się was, tak jak mówiłem w, poprzednio, pokażcie mi posłów, którzy chcą to zatrzymać. Jest ich trzech? Naprawdę? 460 posłów i to z tych, tych senatorów, Mamy w Sejmie naszym trzy osoby, które chcą uratować Polskę, to kim jest cała reszta? Czy się nad tym zastanawialiście? A czy się nad tym zastanowicie, jeśli będą, czy te właściwe wybory, czy te przyspieszone wybory? Gwarantuję, że nie. Bo większość ogłupionych ludzi będzie głosować na tych, Którzy łamią konstytucję, a to są wszyscy w tej chwili w Sejmie. Ale przecież my walczymy o zachowanie konstytucji, my walczymy o to, żeby, żeby postępować zgodnie z konstytucją. A przecież oni łamią tą konstytucję. Obudźcie się! Słyszę również na internecie teraz bardzo dużo jest takich wydarzeń. Spotkanie takie, spotkanie siakie, a tu będziemy mówić o polityce światowej, a tu będziemy mówić o, o sytuacji ekonomicznej. Strata czasu. I dlatego od razu mówię: bardzo proszę, nie podsyłajcie mi żadnych takich linków, bo ja tego nawet nie otwieram. Nie mam na to czasu. Interesuje mnie tylko to, żeby uratować Polskę, bo te wszystkie spotkania, czemu one służą? No weźcie mi, pokażcie. Niczemu. Jakie mają konkretne działanie? No żadne. Kiedy ja słyszę, nie chcę tutaj mówić po nazwisku, ale słyszę na jednej z takich wydarzeń, nie i węcie kurczę, blade, tylko na wydarzeniu patriotycznym. Patriotycznym, Polacy obudźcie się, Polacy odzyskajcie Polskę, Polacy wstańcie z kolan, no to tak samo można podrzeć się, pokrzyczeć. No i co z tego? My powinniśmy. Zrobić tak, jak mówimy, żebyśmy odzyskali naszą wolność i wszystko odzyskali. Przecież ja powiedziałem, że na przykład pan Jan Piński. O, oglądacie ten kanał? Jan Piński. No, Jan Piński, to co pokazuje tam, to my żyjemy w wariatkowie i to takim naprawdę poważnym wariatkowie. Ale. Pan Jan Piński, kiedy y, ludzie pisali do niego, panie Janku, można to zatrzymać. Usuwał wpisy. Pan Jan Piński mówi: Dramaty, naprawdę posłuchajcie tego. Jak w Polsce jest źle, i pan Jan Piński mówi: No, jak się zmieni władza, to weźmiemy się dopiero za nich. Ale jest jednocześnie tubą PO. Ja tylko tłumaczę zasadę, ale przecież PO było już u władzy. I PO niczego nie zmieniło. PO nie doprowadziło tych wszystkich, którzy rozgrabiali Polskę. No dlaczego nie doprowadziło? Bo gdyby chcieć to wszystko przeanalizować, to ile tam było ludzi z PO, prawda? A więc, jeżeli pan Jan Piński tłumaczy nam rzeczy naprawdę, które powinniśmy wiedzieć, ale tylko na zasadzie, że jest naprawdę bardzo, bardzo źle, to to jest za mało. Trzeba ludziom podawać rozwiązania. Już nie wspominam, knota. Pana Jana Fińskiego, który powiedział, że szczepionki to jest największy prezent ludzkości, jaki stworzyła nauka. No, no to już jest. Przecież nie ma żadnego uzasadnienia. To można się tylko z ignorancji pana Janka w tym zakresie, w tym zakresie, bo to jest bardzo inteligentny człowiek. Można się tylko pośmiać. Ja daję tylko przykład, że wy ludzie zwracacie się do popularnego publicysty o to, żeby mówić ludziom, że jest rozwiązanie. Tych problemów, na które ten publicysta wskazuje. I on nie powie na ten temat ani nic. Tak? I weźcie sobie publicystę po publicyście, komentatora po komentatorze. Każdy w Polsce mówi tylko, jak jest źle, ale nie mówi, co zrobić, a przede wszystkim żaden z nich. Żaden z nich. Nie podłączył się do ruchu edukacji Polaków. A mają subskrypcje idące w setki, setki tysięcy. Ponad pół miliona wielu z nich. I cicho, ani jednego słowa. Wspominałem wcześniej, wspomnę teraz. Siewcy Prawdy, o który tak mówię, zasubskrybujcie sobie. Siewcy Prawdy. E, Bogdan Morkisz, który to prowadzi, chcieliśmy zjednoczyć te wszystkie właśnie środowiska internetowe, publicystów. I tylko Artur Borowski ze swojego kanału ATVB, szukajcie sobie, tylko on jeden dał do dyspozycji swój kanał. Mały, bo mały. Ale liczy się intencja. A gdzie reszta? Gdzie są atory tego świata? Ja tu często używam tego określenia atory tego świata, bo to jest tylko przykład, gdzie mają kosmiczne subskrypcje. I bez informacji, drodzy Państwo, Polska zginie i ci, którzy o tym wiedzą, a nie chcą tego informować ludzi, będą odpowiedzialni za upadek Polski. No więc gdzie teraz mamy sięgnąć my Polacy, żeby móc informować jak najszerszą rzeszę Polaków o tym, że jest rozwiązanie, jest ratunek. Dla Was, dla Waszych dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków, gdzie mamy sięgnąć? Po jakie medium mamy sięgnąć? No, no i teraz znowu. <laughs> będzie medium trójskie. Dlaczego? Bo ma największy zasięg ze wszystkich. Ma większe zasięgi niż wszystkie media razem wzięte. No i teraz znowu będzie: o, ten rydzyk. To... Co mnie obchodzi ojciec rydzyk? Interesuje mnie technologia, którą dysponuje to medium, dochodząca na cały świat. I to wiecie, za Uralem, na Krymie, gdzie. O, tam wszędzie sygnał jest słyszalny. Bo są ludzie, którzy nie oglądają tego na internecie, ale oglądają i słuchają na antenie telewizji Trwam. No i jeśli ja o tym mówię, że nareszcie. To medium się zdecydowało na informowanie o demokracji bezpośredniej, to byłoby rewelacyjnie, gdyby się zdecydowało na edukację. Bo informacja to mało, dlatego że tam pan profesor Matyja, jak sobie zobaczycie, no to w jego własnym stylu po prostu rewelacyjnym, no, pięknie mówi o demokracji bezpośredniej. Mistrzostwo świata tłumaczy, jak z krowie na granicy. Ale nam potrzeba edukacji jeszcze, tego elementu edukacyjnego. Co to znaczy? To znaczy, żeby ludzie dzwonili, na przykład do, w czasie takiej audycji i żeby można było odpowiadać na pytania. Przecież z Bogdanem Morkiszem w szczególności i z Coińskim jak robimy programy o demokracji bezpośredniej, to robimy je na żywo i odpowiadamy na żywo na pytania. Czasami odpowiadamy 10 razy na to samo pytanie, ale tak trzeba. Tak trzeba, bo za, za każdym wejściem na antenę, my widzimy, wchodzą nowi ludzie. My przez godzinę mówimy o WIR, tak? czyli weto, inicjatywa i referendum. Program trwa, i po godzinie ktoś wchodzi i mówi, ale co to jest ten wir? No i co wtedy? Dwie tony cierpliwości spożyć do ustnie i odpowiedzieć na to. Bo jak inaczej? Jeżeli poważnie traktujemy ludzi, którzy szukają wiedzy i zadają te pytania w sposób kulturalny, normalny no to dlaczego nie powtarzać tego tym ludziom po raz setny? Dlatego właśnie sukces, który no zdecydowanie odniosła telewizja Trwam, bo już mnie zawiadomiono, że pierwszy odcinek wykładu profesora Mirosława Matei był wyemitowany 30 stycznia, a teraz właśnie miał być 13 wyemitowany drugi odcinek, ale z jakichś powodów stacja po raz drugi wyemitowała ten pierwszy odcinek z 30 stycznia. I co się okazuje? Bardzo wzrosła oglądalność. Co to oznacza? Oznacza, że jest ogromne zainteresowanie, i jak to mówimy powszechnie, sanie na ten temat. No, oczywiście, mówię i tłumaczę. Wejdźcie sobie na stronę internetową Radia Maryja czy Telewizji Trwam i wyślijcie swoje listy, pisane od ręki, od serca. Pisane, że wspieracie to działanie tej stacji. I że chcecie więcej. I ja już mam kopię takich listów, którzy wysłali ludzie, nawet z tym, o właśnie, że tam są żądania wręcz o tego, o. Żeby telewizja trwam wyemitowała o te właśnie pozostałe filmiki, które są nagrane, możecie sobie je obejrzeć tutaj. Ale gdyby telewizja trwam wyemitowała te filmy, oni te filmy mają już od, od roku prawie, to edukacja sięgnęłaby jeszcze większych wyżyn. Wiem, że są planowane następne rozmowy z panem profesorem Mirosławem Mateją. No, rewelacja. No bo teraz popatrzcie, Polska nam ginie. Ludzie chcą zmiany systemu. A my mówimy, no to jest, proszę bardzo, gotowiec. Gdzie on jest? No to. Teraz przypomnę, bo omawiał tego nie będę, ale tutaj macie napisane, jak wprowadzić demokrację bezpośrednio w 2023. To wszystko jest gotowe, trzeba się tylko z tym zapoznać. To jeżeli jest naprawdę ogromny problem, to gdzie zawsze Polacy uciekali? Kiedy było źle, kiedy było tragicznie? Do kościoła. No i. To teraz w naszym interesie jest to, żebyście wy, wszyscy ludzie chodzący do kościoła, rozmawiali z księżmi, z biskupami, jeśli macie kontakt. Ratujcie Polskę. Dlatego, że jeżeli pójdziemy po to samo rozwiązanie, jakie było, to Polski nie będzie. Będzie kraj, w którym będą niewolnicy systemu pracować. Za co? No za ryżu, tak jak powiedział to premier Morawiecki, i jeszcze będą zadowoleni z tego. My, jako kraj, nie opieramy się w ogóle tej propagandzie, tym naciskom globalistów. My tak mówimy, globaliści. Albo słyszymy też o tym, że jakieś znowu tam szykują coś, ale my się nie opieramy. Dlaczego Bo politycy nasi się nie oprą, dlaczego bo, będą do, bo dostaną taką kasę, że się nie oprą. Największym korytem dla każdego polityka urzędnika jest teka ministerstwa U, Tam to dopiero można zgarnąć kasę wielomilionową w krótkim czasie Pokażcie mi jednego polityka, który miał taką kasę, niewyobrażalną kasę zaoferowaną, i odrzucił. No, pokażcie mi jednego. I odrzucił takie stanowisko odrzucił wejście w to koryto i utaplanie się w pieniądzach, milionach. Pokażcie mi jednego. Bo ja wam pokażę. To jest Paweł Kukiz. Wiecie o tym? Czy media roztaplały to wszędzie, że Paweł Kukiz odmówił panu Jarosławowi Kaczyńskiemu wejścia w niewyobrażalne koryto, by się wtedy stał multimilionerem bardzo szybko. Wiecie o tym? cudowczyk przecież wam pokazałem to jedyne koło poselskie pod przewodnictwem Pawła Kukiza jedyne w Polsce i na świecie koło poselskie intensywnie teraz działające chce wprowadzenie demokracji bezpośredniej a wy mi mówicie że tylko konfederacja no chyba głowy gdzieś żeście postradali rozumu nie macie bo wystarczy popatrzeć na ich program i to nie jest ubliżanie komuś chyba że ktoś nie posiada rozumu no to co zrobić bo to tak wiecie teraz dosyć tak często się słyszy włącz myślenie włączmy myślenie ale jak można włączyć coś czego się w głowie nie ma A druga sprawa to jest taka bardzo Was proszę, nie przekonujcie nikogo do demokracji bezpośredniej. Tego nie wolno robić. Dlaczego? Bo są ludzie, którzy nie mają tam pozostałości tego rozumu, którzy gdzieś słyszeli hasełka typu: Demokracja to najgorszy ustrój na świecie. No, słyszeliśmy coś takiego. Tak? No i wtedy taki człowiek, on już nie myśli, on już słyszał gdzieś takie hasełko. Ale wykładu profesora Mirosława Matyi na ten temat nie posłuchał. Nie chce się, ludziom się nie chce czytać, ludziom się nie chce oglądać. Tak samo jest ruch tutaj, jeden z profesorów mówi o tym, trzeba wymienić elity. No i co to da? A poza tym bo kto jest tą elitą? No zdefiniujcie, bo dzisiaj na internecie widziałem też takie trzeba wymienić elity. No takie hasełka, to mnie w nosie to mam, dlatego że one nic nie dają. Co to oznacza wymienić elity? A kto jest, a kto nie jest elitą? Czy człowiek bez wykształcenia nie jest elitą, czy człowiek z wykształceniem jest elitą? Bo jeden z profesorów mi powiedział, no ten to nawet nie ma habilitacji. Wow. Czyli jak ktoś nie ma habilitacji, nie jest elitą. A co nam elity? To co są właśnie? Łapiemy się na takie puste hasła, tak? Dlatego yy, Potrzebny jest nam ogromny zryw, z tym, że jest jeden taki naprawdę pozytywny aspekt, dlaczego? Dlatego, że, popatrzcie, nawet jeśli dojdzie do przedwczesnych wyborów, nawet, no i będzie wybrany, no właśnie, ja za bardzo nie wiem, kto będzie wybrany, bo wybrani, jak historia wskazuje, będą ciągle ci sami, którzy łamią konstytucję i którzy idą po władzę. To albo zrobią jakąś śmieszną koalicję, gdzie będą się drzeć to w tej koalicji, będą się zabijać, ale będzie władza koalicyjna. Do tego chcemy naprawdę? Ratunkiem jest właśnie demokracja bezpośrednia, ale dlaczego to jest pozytywny element? Pozytywny jest element w tym, że nawet gdyby doszło do wyborów na wiosnę, to ten plan, jaki widzicie tu, jak wprowadzi demokrację bezpośrednią w 2023 roku, jest ciągle ważny. I jak oni się dorwą tam do tych wyborów, to wprowadzenie demokracji bezpośredniej poprzez zainicjowanie tego procesu przez prezydenta Dudę, bo póki co nim jest, to ten element pozostanie ciągle ważny. Ten element będzie, pozostanie ciągle do, możliwy do wprowadzenia. No, dlatego postanowiłem się. Tutaj włączyć tak niespodziewanie, żebyśmy wiedzieli o tym, że nie będzie dobrze, jeśli będą te wybory teraz szybko. Nie będzie dobrze. Bo to jest to nasze rozwiązanie B, które pójdzie w kosmos. Bo jeśli byłoby to rozwiązanie B, wybory na jesieni, to mamy jeszcze trochę czasu nad tym, żeby intensywnie popracować nad informacją i przekazać ją ludziom do wyborów na jesień, Ale jeśli będzie to na wiosnę, nie mamy czasu. Nie mamy czasu, bo ci, którzy powinni to w tej chwili nagłaśniać, nie mówią ani słowa. Oni tylko mówią, a jak ten polityk powiedział to, a ten polityk powiedział tamto, a tu afera taka, a tam jest afera taka. Oni się tylko taplają w błocie afer. A demokracja bezpośrednia mówi, osuszymy to błoto. I tych wszystkich odpowiedzialnych za to my, naród, weźmiemy do odpowiedzialności. Żadna inna partia tego nie zrobi. Przecież to samo wszystko siedzi. Ale my chcemy na to samo głosować. Teraz są prawybory do, do Konfederacji. I słyszałem tam pan Płaczek, i tam jeszcze ktoś inny, i tam, bo to są prawybory. A więc jest grupa ludzi, którzy chcą się dopchać do tej Konfederacji i do tego koryta. Oni chcą się dopchać, a wiedzą doskonale o tym, że pchając się do Konfederacji będą łamać polską konstytucję. Ale im jak widać. Nie przeszkadza. A przecież powinni zasilić, jeśli już, to zasilić ruch właśnie KUKI z 15 demokracja bezpośrednia. Tam jest przygotowany jeszcze formalny mechanizm. także dajcie sobie to jeszcze na wstrzymanie, bo będzie taki. Ale do tego koła poselskiego, już stworzonego, które, które może dokonać ogromnego przewrotu w Polsce poprzez nagłośnienie w media. Tam mogą dostępować ludzie yy, tacy jak na przykład no, któryś z posłów, który stopnie się w głowę, pokaże serce i ochronę Polaków, stanie się prawdziwym patriotą. I przejdzie do koła poselskiego KUKIS 15 Demokracja bezpośrednia. A może taka dosyć tam mądrze myśląca spis, chyba pani Anna Tak Siarkowska, to chyba siedlce ona reprezentuje, czy jest siedlec. Przecież do, do tego koła w tej chwili każdy poseł, który nie chce łamać Konstytucji, powinien dojść. Każdy poseł, który chce uratować. Polskę, to powinien dojść właśnie do tego koła poselskiego. Każdy poseł, który jest patriotą, powinien dojść, bo każdy poseł, który nie chce przekazania władzy Wam, narodowi, to jest patriotą? Szanowni Państwo, patrzę na zegar. <grych> Za chwilkę jest mój stream o zdrowiu, a więc zapraszam bardzo. Państwa serdecznie, a te sprawy będziemy dalej nagłaśniać. I to w Waszych rękach jest teraz możliwości nagłośnienia, bo media, ci wszyscy publicyści nie chcą, te media, o których wspomniałem, nie chcą, no ale telewizja Trwam zechciała. Chwała im za to, oby tak dalej, oby się odważyli na to, że nieważne jest kto coś mówi. Tylko ważne jest, że co ten ktoś mówi. Może jednego dnia tam ojciec Rydzyk kto zrozumie i, i te moje pozostałe trzy filmy również wyemituję. Czego nam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za uwagę. Musimy już zmienić teraz, ja muszę szybciutko pozmieniać tutaj systemy, bo się za chwilkę ponownie spotykamy. Do widzenia, do usłyszenia. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.